Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnej KHT Question Answers. Są oba koty. Jeden jest wściekły, drugi też. A widzicie, zaraz się będą bić. O, no proszę, przechodźcie koty, przechodźcie. Ona tym rządzi, tym wszystkim. Psem też. No dobra, już kita. Właś mi tutaj, okej. Okay. Dobry wieczór. No właśnie, Jack mi do herbaty zaglądał. Nie, to moje słodka, nie będziesz pił słodkiej herbaty. No właśnie, bo to jest kot, który uwielbia herbatę. Zresztą. Okej, okay, proszę Państwa. Zanim zacznę odpowiadać na Państwa pytania, to jeden malutki komunikat. Jutro proszę się nie dziwić, bo w ciągu dnia, nie wiem o której, będą takie próby na kanale, bo udało mi się w końcu złamać Windowsa 10 i żeby to moje urządzenie do kamery działało również pod Windowsem, bo na Macu działa. To jest amerykańskiej produkcji, więc ten intensywny shutter, ten Blackmagic, więc pod Windowsem trzeba było się nieźle nagimnastykować, żeby to działało, a jutro będziemy próbować, jak to będzie działać z naszą zawodową kamerą. Dobra. I teraz, proszę Państwa, czekam na jakieś pytania. No właśnie. Poza tym, że kot mnie gryzie. No dobra, to uciekaj stąd już. Przestań mnie gryźć. No to jeszcze może jakieś pytania, proszę Państwa, by się przydało. Może ktoś z Was coś tutaj wie. To znaczy, ja może zacznę od tego, że dzisiaj już mnie ktoś zapytał na privie, podesłał jakieś dziwne twitterowe oświadczenie Agencji Wywiadu. Mniej więcej to, że Agencja Wywiadu chroni swoje źródła za granicą, operacje oraz przyłożone do nich środki. To oświadczenie jest o tyle dziwne, że nie wiem, po co ono jest w ogóle, bo to jest oczywiste, że każdy wywiad na świecie chroni swoje źródła oraz przyłoży operacje oraz przyłożone do nich środki, szczególnie jeśli działa za granicą, więc zupełnie nie wiem, o co chodzi. Jak samopoczucie po wczorajszym programie, Maciej Wiśniewski? Dobre. Co sądzi Pan o ustawie 440 Senatu USA? Czy pozwoli ona na przyjmowanie majątków żydowskich bez spadkobierców, bez ponoszenia kosztów? Czy prezydent Trump podpisze tę ustawę? Proszę Państwa, to jeszcze nie jest ustawa. To jest chyba jakiś projekt. Ja to przeczytałem. Teoretycznie tam nie ma takich rzeczy. No ja wiem, że Państwo tutaj są zaniepokojeni. To jest po prostu woda na młyn niektórych środowisk do nas, ale poczekajmy, zobaczymy, czy to wejdzie. Czy prezydent Trump podpisze tę ustawę? Nie wiem. Nie wiem, tego nie wiem. Być może tak, być może nie. Nie sądzę, żeby to jednak coś nam tutaj z tej ustawy groziło i to nie chodzi o majątki żydowskie bez spadkobierców, czyli ktoś tam się pojawi, bo powie, że to jest żydowskie i to przejmie. To nie o to chodzi, proszę Państwa. Zresztą ja bym był naprawdę bardzo ostrożny z ocenaniem tym. Pilnuję Polski. Czy jest Pan judeo-idealistą? Co to znaczy judeo-idealista? Pierwszy raz słyszę takie pojęcie. Nie, nie jestem ani idealistą. Po prostu ja nie wyróżniam żadnej nacji, w odróżnieniu od innych. Ja dzielę ludzi na złodziei i uczciwych, na bandytów i na dobrych i tak dalej, i tak dalej. Także zupełnie nie interesuje mnie to, nie interesuje mnie to, kto mnie okradł. Najpierw łapię tego, co mnie okradł i załatwiam z nim sprawę, a potem się zastanawiam, czy on był Żyd, Chińczyk, Murzyn, zielony, żółty, marsjanin. Mnie to nie interesuje po prostu. Witam. Co sądzi Pan o panie Marcinie Reju? Skąd on się wziął i czemu robi biały kontrwywiad? Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak biały kontrwywiad. Skąd się wziął pan Marcin Rej? Nie wiem, nie znam go osobiście. Wiem, kto to jest oczywiście. Ej, zabieraj się z mojej herbaty, no. Osobiście. Skąd się wziął osobiście, tego nie wiem. Czemu robi biały kontrwywiad? Nie ma jeszcze czegoś takiego jak biały kontrwywiad. Po prostu zestawia pewne fakty z internetu i wyciąga wnioski. Czasami dobre, czasami błędne. Tego, proszę Państwa, nie wiem. Tego, proszę Państwa, nie wiem. Największą paranoją jest w tym wszystkim to, i powtórzę, że ktoś prywatnie, tak jak pan Marcin Rej, niezawodowiec, musi robić takie rzeczy, ponieważ nawet jeśli robi to polski kontrwywiad, jakikolwiek kontrwywiad, to i tak trzyma to tak w głębokiej tajemnicy, że w ogóle coś robi. Także zupełnie nie wiem, o co chodzi. Pytania, których również nie lubię,
Kim według pana jest Johnny Daniels? Nie wiem, kto to jest Johnny Daniels. Pokazywaliście mi państwo, ja nawet szukałem, jakiś facet po prostu. No jest jakiś facet, jakich wielu w Polsce. I ja zupełnie nie wiem, no teraz bez względu na to, co powiem, to zrobicie ze mnie zaraz filosemitę, jakiegoś judeoidealistę, używając tego terminu czegokolwiek. Nie, po prostu my się bardzo mocno zastanawiamy się, uważając, że istnieje jakaś trójka chyba klasowa, ja nie wiem jak to nazwać, która w potajemnie w jakichś katakumbach rządzi Polską. Nie, proszę państwa, jest pewien proces, który się dzieje. I ten proces jest lepiej czy gorzej realizowany w tej chwili. Ja po prostu w takie jednostki, które za pleców rządzą wszystkim, naprawdę nie wierzę. One są bardzo często mitologizowane. Dotyczy to również pana Jarosława Kaczyńskiego, który jest również mitologizowany. Dotyczyło to również Piłsudskiego, przedtem, który również był mitologizowany, bo nie ze wszystkim sobie potrafił jednak poradzić, rządząc za plecami. Nie da się tego zrobić. Na tak żywym i tak z organizmie o tylu takich zmiennych nie do przewidzenia, jakim jest niewątpliwie naród, czy jakim jest niewątpliwie organizm państwowy jakikolwiek. Czy może pan podać parę tytułów filmów, w których ukazane jest faktycznie działają służby w Polsce czy też na Zachodzie? Tornado 911. Parę filmów. O tych polskich służbach wolałbym nie mówić, bo nie ma takich filmów, które by nakręcono, jak działają firmy, jak działają służby współcześnie. Nie ma takich filmów w Polsce, zresztą polskich. Natomiast bardzo ciekawy jest oczywiście Berlin Station na tym etapie, właśnie popatrzenia na technikę działania ich wszystkich. Oczywiście, jak się nazywał ten film? Ten film o złapaniu Bin Ladena. Pamiętacie? 0.30 chyba po angielsku? Nie pamiętam. Bardzo dobry on jest po prostu. To tam też jest pokazana taka rzeczywiście technika działania, te działania CIA w tym, ale to w określonych warunkach. Bardzo dobry był początek Homeland, oczywiście to można podzielić. No i oczywiście to, co wczoraj nawet mówiłem, Deutschland 83 jest bardzo ciekawym filmem i też dobrze zrobionym. Takim filmem, jak działają służby współcześnie, mniej więcej, mimo że on się dzieje w latach 70., jest Game. Bo a angielski serial o kontrwywiadzie, jeden z niewielu seriali o kontrwywiadzie, proszę państwa, ale on jest, to jest w miarę nowy serial, Game po prostu. A wszystkim oczywiście polecam, tak jak to działa, to polecam seriale z lat 70. z Alekiem Guinnessem, 2, Tinker Tailor Soldier Spy i Smiles People. Witam SWT. Czy KGHM próbują zliczyć gdzie kontrwywiad? W Polsce nie dostali koncesji na wydobycie. Kanada nie wydała zezwolenia. Japońskie banki domagają kasy. Chybione inwestycje. Przede wszystkim ciekawy jestem przelanej kasy. Tam jest ten południowoamerykański jakiś taki dziwny ślad. Tym zajmuje się chyba Witek Gadowski i on tam coś już znalazł. To pytanie, gdzie kontrwywiad, jest pytanie zasadne, ponieważ proszę państwa, no nie wiem, na czym w tej chwili polega ochrona kontrwywiadowcza przemysłu w Polsce. Obawiam się, że nie ma czegoś takiego, bo jeśli do ochrony kontrwywiadowczą ma reprezentować tylko szef ABW, no to do widzenia, to nie ma żadnej. Pan Macierewicz zostanie po rekonstrukcji i kto odejdzie? O, gdybym wiedział, kto odejdzie, proszę państwa, ja naprawdę nie rządzę i na pewno oni nawet, ci, którzy rządzą, nawet pewnie nie wiedzą o moim istnieniu. Czy pan Macierewicz zostanie po rekonstrukcji? Pewnie tak. Pewnie tak, bo mimo pewnych rzeczy, pewnych spraw, które mogą nawet niektórych w rządzie czy pana prezydenta drażnić, on jest wyjątkowo skutecznym ministrem, więc jako skuteczny minister mający, który rozpoczął zresztą tworzenie i umacnianie armii, raczej powinien zostać. Skoro ta ustawa jest wodą na młyn, to co to świadczy o Michałkiewiczu? Nie dysponuję, proszę państwa, ja nie chcę się wciągać w takie płaskie dyskusje dotyczące konkretnych osób. Ich sprawa, co oni sądzą, to oczywiście, że to jest woda na młyn różnego rodzaju rzeczy generalnie ruskich, którzy nas zawsze wpakowywali w antysemityzm. Ja chcę przypomnieć, że antysemityzm nigdy nie zrodził się w Polsce. I to nie było polskie, to nie jest polskie. W Polsce nigdy nie było antysemityzmu. Za każdym antysemityzmem i jakimiś akcjami antysemickimi stali Rosjanie. Przecież ostatecznie również 68 rok, moim skromnym zdaniem,
moim skromnym zdaniem jest, był nieudaną próbą rozliczenia lat 50. przez Gomułkę. Gomułka przecież siedział w więzieniu i przegrał w roku 1946 za to słynne odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, a razem z nim wielu Żydów, którzy w Polsce przeżyli Holokaust, ponieważ ci ludzie narodowości żydowskiej, którzy zostali tutaj implantowani jako Polacy przez Stalina, przecież ja już mówiłem i powtórzę to jeszcze raz, Stalin wiedział, że Polakami, czy osobami mieszkającymi, czy żyjącymi, urodzonymi, czy żyjącymi w Polsce przedwojennej, którzy przeżyli okupację, bez względu na to, jakiej są narodowości, on nie wykona tego wszystkiego, więc musiał implantować Polaków, stworzyć Polaków. Po to zresztą zamiast ZPP stworzył Biuro Komunistów Polskich, gdzie tam Polska to chyba była tylko w nazwie, a profesor Cenckiewicz przecież ujawnił te szereg dokumentów wojskowych, które pokazywały, w jaki sposób robiono Polaków, prawda? Jak to się stawali ludzie, stawali się Polakami z odzysku po prostu. Tak to wygląda. Tak to, proszę Państwa, wygląda. I Gomułka usiłowano. No i co się stało? Rosjanie przecież nie mogli na to pozwolić. W związku z czym zamienili to w idiotyczną, antysemicką hecę. Bardzo złą generalnie. Ale cóż, tak to było. Co my tu mamy? Jakie pan ma zdanie o ministrze Macierewiczu? Czy uważa pan, że to jest dobry minister? Ja już wielokrotnie mówiłem, że mam zdanie dobre o ministrze Macierewiczu, mimo że minister Macierewicz ma o mnie zdanie bardzo złe i mówi to, powiedział to kilkakrotnie publicznie, więc nie ma sensu tutaj podejrzewać mnie, że coś tam chce od niego, bo nic od niego nie chce. Jeszcze ja nie w ogóle od żadnego rządu już nic nie chcę. Mam, powiem szczerze, rządy gdzieś, prawda? Ale patrzę na jego skuteczność i na skuteczność działania w rezultacie. Bo zatem, proszę Państwa, skoro napisano o nim taką głupią książkę i zrobiono koło tej, wydano kupę pieniędzy, żeby po prostu żeby skompromitować ministra i to się, co się nie udało, bo ani Amerykanie, ani NATO w to wszystko nie uwierzyło, to oznacza, że coś jednak w tym jest. Coś jednak, to oznacza, że minister wykonuje dobrą pracę, naprawdę dobrą pracę. Możemy się nie zgadzać z pewnym sposobem komunikacji, jaką pan minister ma w stosunku do społeczeństwa, czy ten sposób, ale to nie oznacza, żeby nie wykonywał tej roboty dobrze. Poza tym, co my wiemy, co się dzieje w wojsku? Na podstawie tego, co napisze praca i to prasa niechętna panu ministrowi. Bo ja na przykład dobrze wiem, że te wszystkie Wojska Ochrony Obrony Terytorialnej, te całe WOTY, to jest bardzo dobry pomysł. To jest przecież Gwardia Narodowa, jest system szwajcarski, jest podobnie w Izraelu przecież, czy to inaczej to się nazywa, ale mniej więcej o to samo chodzi. Więc dlaczego by tego nie robić w Polsce? To strasznie przeszkadza. I to, co my się dowiadujemy o tym, co się dzieje w wojsku, dowiadujemy się tylko i wyłącznie na podstawie wrogiej zresztą tej zmianie prasy, która może trochę od stołków jednak odcięła niektórych, powiedzmy, strategów biurowych. No i tak to wygląda. Co pan sądzi o odbieraniu prawa wykonywania? Nie znam tego. Doktor Jaśkowskiemu, doktorowi Czerniakowi, osoby z dorobkiem naukowym, wieloletnim stażem, czy lobby farmaceutyczne i lekarskie jest tak silne? Nie znam sprawy, panie Piotrze, Piotr Widawski, ale no niestety lobby farmaceutyczne jest bardzo silne i lobby lekarskie też. To dlatego ja powiedziałem niedawno, że jeżeli będzie jakakolwiek rekonstrukcja rządu, może warto by, aby ministrem zdrowia był w końcu nie był żaden lekarz, czy żaden farmaceuta, a jakiś po prostu, nie wiem, księgowy, może być nawet poeta i filolog, który chodzi normalnie do lekarza. Filozof, nie wiem. W każdym bądź razie lekarze i farmaceuci to jest bardzo ciekawy temat po prostu. Dlaczego? Zaraz, co ja tu mam? Gdzie tu? Ktoś mnie zapytał. Dlaczego występował pan? Gdzie pan występował? Zaraz, bo mi to uciekło, proszę pana. Kurczę, panie Piotrze, Damian, przestań pan pitolić o Rosjanach wciąż, co za pisiarstwo, wszystko to ruscy, tata, dobranoc.
przestaje oglądać, no i bardzo dobrze. Słyszę bełkot rusofoba, Żydy i Ukrynara. No bardzo dobrze, no więc właśnie, bełkot rusofoba. Więc jeżeli ktoś mówi o Rosjanach, tak jak ja mówię, w sposób dość w sumie pragmatyczny, no to natychmiast, że bym przestał gadać o Rosjanach. No w dodatku ten, który kocha tych Rosjan, pisze Rosjanie małą literą, nie wiem dlaczego, no to szanujmy ich, bo ja zawsze piszę dużą literą na tą sprawę. Wychodzi na to, że wszyscy Państwo jesteście albo Żydami, albo Ukraińcami, bo nie kochacie Rosjan. I o to Rosjanom właśnie chodzi. Zapowiadał Pan wizytę Pana Roli. Jest w planach? Jest w planach, tylko Pan Rola nie ma czasu, robi różne swoje rzeczy. Oni w tej chwili są w kłopotach, bo im tam, ale robią własny ten. Być może ja również się pojawię z jakąś audycją, razem wrócimy do jakiejś audycji u Pana Roli, chociaż ja mu prezentuję zupełnie inne poglądy, inny sposób wystąpień publicznych niż Marcin, ale to nie oznacza, żebyśmy się kiedyś pokłócili. Gdyby były do tego warunki i możliwości, startowałby Pan w przyszłych wyborach na posła? Panie Tornado 911, czy Pan uważa, że ja nie jestem inteligentny, że jestem tak głupi, żeby zostać posłem? I kim ja tam bym był? Co ja bym tam robił? Udawał, że coś robię? Zajmował się tak jak posłowie, ci wszyscy niby trybuni ludowi, czyli po prostu podnosił rękę tak albo inaczej, wiedząc dobrze, że nic się nie działa? Nie, proszę pana, nigdy w życiu. Poza tym w jakiej partii? Z jakiej partii? Do tych partii, które by mnie przyjęły, ja w życiu nie pójdę, chociaż też by mnie teraz nie przyjęły, a partia, z którą chciałbym się związać, mnie nie z kolei nie przyjmie, jeśli bym się chciał z nią w ogóle związać, bo różnie to, proszę państwa, bywa. Cały rząd ma problemy z komunikacją. MON nie jest wyjątkiem. Tak, to prawda, panie Adamie. Cały rząd ma problemy z komunikacją. MON nie jest wyjątkiem. Niestety problem polega na tym, i to widziałem po Sylwestrze, i widziałem po... I znowu wrócę do tej maszyny narracyjnej. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego rządzący zakładają, że przeciętny Polak jest idiotą. Po prostu jest głupkiem, idiotą, któremu wystarczy jakiś puszczony z playbacku Despacito za kupę pieniędzy, czy jakiś facet, który jest zaprzeczeniem kultury w ogóle i nauki i sztuki. To jest facet dla nastolatek. I to ma być poziom kultury, które finansuje społeczeństwo dla tego społeczeństwa. To jest trochę przesada. I stąd wynika ten poziom, ta komunikacja. Ludzi trzeba docenić, bo ludzie myślą. I przykładem jest właśnie, wróćmy, pan Marcin Rej. Bo pan Rej jest, jak już powiedziałem, on bardzo dobrze składa to wszystko do kupy. Bardzo dobrze, niektóre wnioski wyciąga właściwe, niektóre nie, to jest normalne, ponieważ nie ma takich narzędzi, jakie bym miał, gdyby był instytucją państwową. Niestety w Polsce jest tak, że osoby prywatne zakładają bardzo często fundacje, którym ja jestem przeciwny, zresztą fundacjom w ogóle, no i w ten sposób to, no i próbują coś zrobić. Prędzej czy później przegrywają, ponieważ po tej analizie dotyczącej, ta analiza dotycząca tej fundacji, jak ona się tam nazywa, Stop Czemuś tam, no tej fundacji pana Kramka, robiona przez Marcina Reja, może zostać zaskarżona z powództwa cywilnego. Natomiast gdyby taką podobną analizę, a mogłoby, nawet bardziej pogłębioną, zrobiłoby ABW, proszę państwa, to w tym momencie ABW by to, bo ciężko było podać do sądu ABW po prostu. I miałoby to inne znaczenie, lepsze znaczenie, bo po prostu i trzeba byłoby jednak działać w tym momencie. O ile wiem, to są wszystko poszlaki, które w kontrwywiadzie funkcjonują jako wiedza operacyjna, ale nie zawsze przekłada się na wiedzę sądową. A jeśli mamy taką wiedzę operacyjną i jakąś inną, która wskazuje na pewne określenie szpiegostwa. Ja nie mówię w tej chwili o tej konkretnej fundacji, ani o panu Kramku, tylko mówię o innych. Zakładajmy, że to jest jakaś sprawa X i jeśli ABW dochodzi do wniosku, że ta sprawa X związana jest ze szpiegostwem, może zacząć ją neutralizować po prostu, nie mogąc przełożyć tego według paragrafu 135 KK na szpiegostwo. Bo tak powinien działać kontrwywiad i każdy kontrwywiad tak działa. Natomiast osoba prywatna, cóż, może napisać, narazić się na proces. Zresztą osobiście uważam, że ten proces jest idiotyzmem i podawanie do sądu pana Reja za coś takiego jest idiotyzmem. Ja bym musiał tutaj podać do sądu chyba pół Polski i całą tą prasę za te bzdury, które o mnie piszą i tak dalej.
Marek Jankowski, może partia byłych oficerów służb, a hasło wyborcze z nami jest bezpieczni. Jakich byłych oficerów, proszę pana? No to już, panie Marku, no to już to jest chyba trochę złośliwe w tym momencie, bo akurat ja w życiu nie cierpię żadnych związków byłych oficerów. To tak nie powinno być. Od tego jest państwo, żeby kontrolować byłych oficerów służb specjalnych. Jeśli państwo nie kontroluje, oni zakładają własne związki, własne fundacje, własne stowarzyszenia, to znaczy, że to jest chore. Pan Rej robi coś 10HT, co proponował pan doktor Brzeski, czyli Kontrwywiad Obywatelski. Tak, to prawda. Tak, to prawda. I ja swój Kontrwywiad Obywatelski, jak nie wiem, czy pamiętacie państwo taki program o tym teoretycznym kontrwywiadzie w teoretycznym państwie, też tam stworzyłem coś w rodzaju takiego, taki wydział kontaktów ze społeczeństwem, który miałby w pewien sposób nie tyle monopolizować, ale kanalizować w dobrym znaczeniu. Po prostu tunelować może ten kontrwywiad obywatelski, bo sam kontrwywiad obywatelski, jeśli nikt nie zwraca uwagi na to, co się pisze, jest i co się robi, jest po prostu trochę sztuką dla sztuki. Chodzi o to, żeby zdyskontować to, co sami państwo odkrywają i przede wszystkim zaufać obywatelom. Nie traktować, że obywatel jest głupszy, bo nie ma legitymacji i nie przyjęli go do ABW. Chociaż większość z państwa moim zdaniem przeszłaby do tego ABW szybciutko. I to jest tym problem, ponieważ zdaje się, miałaby nawet za wysokie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami. No ale nie będziemy się tutaj złościć. Panie Piotrze, Artur Kramarczyk, zablokowali kolejną patriotyczną stację na YouTubie, tym razem emisja TV. Czy nie uważa pan, że bezpieczeństwo państwa jest osłabione, blokując wciąż prawą stronę? Tak. Uważam. I do wszystkich tych, którzy powiedzą, że YouTube czy Facebook są prywatnymi firmami. Zgadza się, są prywatnymi firmami. Microsoft także jest prywatną firmą. Ale skoro jest to monopolista, bo to jest monopolista, i skoro wręcz krzyczy, gada, że jest dla wszystkich i tak dalej, i w ogóle generalnie ogólny i powszechny i jedyny, to powinien również założyć, że będą różne opcje. Od lewicy do prawicy, od ściany do ściany i nie przejmować się tym. I nie próbować działać w taki sposób, żeby wszystko skanalizować, żeby zmienić się tylko w tubę jednej strony, bo wtedy nie będzie powszechny i wtedy będzie kłamał po prostu. Uważam, że błędem YouTube'a jest blokowanie tych wszystkich kanałów. Tak jak i błędem Facebooka jest wyrzucanie profili. Ja rozumiem pewne standardy, tylko że wydaje mi się, że w administracjach krajowych YouTube, i to nie jest wina centrali YouTube, moim zdaniem, ani centrali Facebooka, oni chyba nawet nie wiedzą, co się tak naprawdę dzieje, bo to jest za duża firma, tak jak trudno Billa Gatesa i szefostwo Microsoftu oskarżać na przykład o szpiegostwo tylko dlatego, że komputery z Microsoftem używane są w działaniach wywiadowczych. To na miłość boską, to nie o to chodzi, prawda? W związku z czym sądzę, że bardziej tutaj jest, powinniśmy zwrócić uwagę, i tu są władze polskie, na krajowe władze, ale nie powinno się rozmawiać z krajowymi władzami, tylko właśnie szefostwem YouTube'a. Ja rozumiem, że ktoś kogoś obrzuci błotem i tak dalej. Są procesy cywilne. Można rzeczywiście nie obrażać, nie tego, jak ktoś wzywa do mordowania innych ludzi. To rzeczywiście trzeba w tym momencie blokować. Tylko że i to widzę po sobie, bo oczywiście, że będę mówił właściwie o sobie, dlatego że to jest najbliższe, najbliżej mnie po prostu, ale ja jestem obrzucany błotem, inwektywami w sposób ze strony lewicowej, ze stron tak zwanych lewicowców, czy tych, którzy nie są z PiS-em, w sposób bardzo, no, wręcz brutalny czasami, ja i moja rodzina. I jakoś nikogo z nich nie zablokowano. Bo ja wielokrotnie prosiłem ludzi z przeciwnej strony, aby usiedli i porozmawiali ze mną. Żadne z nich nie chce, a natomiast dowiaduje się, że oni z takimi pisiorami, jakbym ja był pisiorem w ogóle, jakimiś pisiorami, takimi w ogóle ksenofobami, rasistami nie rozmawiają po prostu. I więc oni obrzucają błotem, bo ja chcę dyskutować i dyskutuję to z każdym z państwa, nawet z tym panem, który mnie tam nazywa, wymyśla od rusofobów i tak dalej. Więc to jest moja odpowiedź po prostu. Uważam, że państwo powinno w jakiś sposób jednak zareagować, nawet w przypadku firm prywatnych.
takich, jakich jest, takim, jakimi jest Facebook i YouTube, ponieważ jest to środek łączności, środek komunikacji między ludźmi bardzo poważny i ogólny i powszechny. To już nie jest prywatna firma. Ta firma sama z tej prywatnej firmy stało się narzędziem komunikacji całego społeczeństwa. Więc trudno, zmonopolizowanie tylko po jednej stronie tego narzędzia jest równie szkodliwe, jak i powiedzmy grożenie komuś śmiercią, czy grożenie komuś w ramach tych rzeczy. Ale od tego są procesy, od tego są pewne sprawy i tak dalej. Co my tu jeszcze mamy? Co mamy tutaj? Za co minister Macierewicz pana nie? Ja nie wiem za to, że Mieszko pierwszy, za to, że uważa mnie, ponieważ cały czas uważa mnie za, i to nawet powiedział niedawno, za prowokatora i nasłanego przez SB. No to trudno, no. Jego sprawa. O. YouTube, FB, Twitter od dawna mają swoją maszynę narracyjną, Jan Barto. Tak, mają, oczywiście, że mają, no. Cóż to zrobić. IT zblokował emisję za filmik sprzed półtora roku o wbudowaniu meczetu na odkrytej reducie Ordona. Tak, proszę Państwa, tylko Janusz Kołt. Oczywiście, zgadza się, tylko jest jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim. YouTube, Facebook to głównie są automaty, to są boty. I dobrze Państwo wiecie, że nie da się przy tych w sumie miliardach komunikatów zrobić tego ręcznie. Widocznie jest jakaś akcja z lewej strony z donoszenia czy składania jakichś takich rzeczy, wykorzystania tych botów w drugą stronę. Bot jest głupi, prawda? Bot usłyszy na przykład 10 osób narzeka, tego blokujemy. Nie będzie się zastanawiał. Ja przy każdym filmie, który tutaj, po każdej audycji muszę prosić o ręczne sprawdzenie, bo on się nie nadaje do reklamodawców. A priori jest zakładane, że ja coś powiem takiego, co reklamodawców obrazi. Jak dotąd reklamodawców to nie obraża w ogóle, a oni potem czasami po godzinie, czasami po tygodniu filmu nie są usuwane, ale film wraca. Właśnie. Co my tu jeszcze mamy? Oczywiście, że gdybyśmy mogli znaleźć Maciejek jeden. Z jakiego nadania jest Marcin Rola? No nie wiem z jakiego. Z żadnego. Marcin jest strasznie fajnym, młodym człowiekiem. Trochę, przykro mi Marcin, jak mnie słuchasz, to się nie obraź. Mało doświadczonym w tych wszystkich tych. Mówisz to, co myślisz prosto i czasami dlatego tak wygląda. Twórca emisji chodził na uroczyste z okazji świąt rosyjskich do ambasady Rosji według Kryja. No to chodził, Boże, nie tylko on chodził, wielu ludzi chodziło na to, będę w Londynie, ja też raz byłem w ambasadzie rosyjskiej na jakimś ich święcie, także to co za problem, a ze mną była cała masa, a ze mną było i CIA, i MI6, i BND, i chyba wszystkie wywiady świata, to jest normalne, oni też do nas przychodzili do ambasady, tak to się dzieje. Obrzucany błotem Tomasz Sobczak. Panie Piotrze, czy pan sobie wybaczył za dawne czasy? Wybaczył. Proszę pana, czasu się nie zmieni, no ale żeby sobie wybaczyć, musiałbym dokonać jakiegoś przestępstwa. Może gdybym dokonał jakiegoś przestępstwa, byłoby mi lepiej w tej chwili niż jest. Mimo, powiem to złośliwie, brutalnie, bo tak to wygląda na skutek ustawy. Natomiast cóż, było jak było, tego nie cofnę. 23 lata pracowałem na zupełnie innym kierunku i dla mojego własnego kraju, więc cóż, tak będzie. Obrzucany błotem Sebastian, obrzucany błotem przez margines kilku agresywnych opłaconych łebków, a nie społeczeństwo. Tak, to prawda. To prawda, są opłaceni ludzie, którzy po prostu składają te wszystkie historie, te wszystkie skargi, no i ten automat YouTube'owy reaguje właśnie. O co chodzi z tym kontem AW na Twitterze, nawet Cęckiewicza irytuje? Zgadza się, mnie też irytuje, bo zupełnie nie wiem, o co chodzi, bo tak ni stąd, ni zowąd powstał komunikat, że AW chroni swoje źródła i operacje i przyłożone środki, i środki operacyjne przyłożone do tych operacji za granicą. Zupełnie nie rozumiem, po co jest ten komunikat, co się stało, bo po co wygląda, po co to wygląda. Aro Pierdziaro, ojejku. Panie Piotrze, co pan sądzi o przymusowych szczepieniach?
No więc ja jestem przeciwny w ogóle przy ingerencji państwa w życie człowieka, bo niedługo, jak tak dalej pójdzie, to niedługo będziemy mieli, podobnie jak to było w czasach słusznie minionych, ilość papieru toaletowego na jeden raz, proszę państwa. I opisane dokładnie, trochę to jest takie bardzo unijne, żeby wszystko opisać, od krzywizny banana, a te szczepienia. Nie wiem, nie sądzę, bo sądzę, że społeczeństwem należy rozmawiać w sposób logiczny, a nie nakazowy. Bo to jest też taka zasada, co my im wytłumaczymy, to głupki nie wiedzą, my się znamy, bo my jesteśmy profesory, albo my jesteśmy jacyś tacy. Wydaje mi się, że tu jednak oczywiście chodzi o dużą kasę w tym układzie też. Pamiętam, był taki okres w Wielkiej Brytanii, na początku lat 2000, gdzie też przeciwko tej potrójnej szczepionce była ogromna akcja. O co tam w tym wszystkim chodziło, nie wiem, Blair i ludzie, oni tłumaczyli ludziom, nie nakazali, tłumaczyli ludziom. Potem dopiero się okazało, że dwa koncerny walczą ze sobą po prostu. Także ja myślę, tak tutaj, że tutaj też jest sprawa bardzo dość ważna, moim zdaniem, a my niestety od razu nakażemy im, niech mają. To samo jest z tym. To samo jest, jak dzisiaj przeczytałem, chociaż nie wiem, na ile to jest prawda, z tymi samochodami elektrycznymi, tymi strefy, do których można wjeżdżać, co dla mnie jest w ogóle przerażające i śmieszne. Ja i tak samochodu sobie nie kupię żadnego, bo nie lubię samochodu i tak będę jeździł na rowerze, więc nie potrzebuję elektrycznego, ale tak to wygląda. Damian Kwieciński, pytanie. Jakie byłyby konsekwencje ataku Korei Północnej na Stany Zjednoczone? O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Konsekwencje ataku Korei Północnej na Stany Zjednoczone? Ale jak? No mogliby rzucić jakąś tam bombę, ale nie sądzę, żeby oni chcieli raczej Stanów Zjednoczonych na Koreę Północną. Jeśli kiedykolwiek taki atak nastąpi, to znaczy, że Chińczycy i Rosjanie dogadali się z Amerykanami i robią porządek po prostu. I robią tam porządek. Co dla nas również nie będzie zbyt miłe, dlatego że elementem tego dealu również możemy być my, proszę państwa. Jeszcze raz powtarzam, w polityce, szczególnie na tak wysokim szczeblu i między i tej polityce mocarstwowej atomowej, liczy się przede wszystkim pragmatyzm, a nie dobre chęci i słowa. Już. Twórca misji chodził, dobra, co tutaj dalej jest? O, Fundacja Canvas jako NGO miała swój wkład w rozwój Jugosławii i została użyta przez Niemców w celu usunięcia konkurencji. Zgadza się, ale NGO, w ogóle nie wiem, czy państwo wiecie, że NGO, że w ogóle, generalnie w ogóle to takim moim oczywiście zdaniem, takim przełomowym rokiem dla ruchów tego typu NGO, ekologicznych, czy tak zwanych ruchów pokojowych, wbrew pozorom, to wcale nie jest epoka hipisowska i wcale nie jest 68 rok. To bardziej było trockistowsko-anarchistyczne. Ale o rok 1983 i ćwiczenia Abel Archer, to i związane zresztą z rozstawieniem w Europie, rozmieszczeniem w Europie Krusów i Pershingów. Wtedy właśnie Rosjanie bardzo mocno zaktywizowali te wszystkie organizacje. To powstała cała masa NGOs, czy tych wszystkich organizacji zielonych, niezielonych, które miały blokować tereny, te bazy, tam gdzie miała ta broń atomowa, broń, te rakiety stacjonować. Więc to jest, proszę państwa, dla mnie rok taki kluczowy, gdzie zmieniono pewną jakość z jakości na jakość czysto polityczną. Bo być może na samym początku oczywiście ruchy ekologiczne, szczególnie w latach 70., były trochę wykorzystywane, ale to były ruchy samorodne, a tutaj już nie. Tutaj już nie. Właśnie w tym Deutschland 83, świetnym naprawdę filmie, radzę obejrzeć, tam jest zresztą pokazane, w jaki sposób Stasi, rosyjski wywiad, radziecki wywiad poprzez Stasi wykorzystywał właśnie swoich agentów, trochę naiwnych, młodych studentów, którzy są z natury są buntownikami, kanalizował to w celach bardzo merkantylnych, w celach rzeczywiście militarnych i politycznych. Czy zrobił pan jakąś dłuższą audycję, Krzysztof Dziuda, wywiad z panem Dariuszem Lorantym? No, panie Krzysztofie, albo pana ktoś mi podstawił, bo to jest pytanie z komunikatem, który chciałem powiedzieć zresztą. Tak, my robimy jutro przerwę, ponieważ ze studia chcemy z Darkiem zrobić taką dyskusję na żywo dotyczącą kary śmierci.
Szukamy dwóch przeciwników, więc albo to będę ja z kimś, a Darek będzie, bo jest ode mnie spokojniejszy, mimo że dużo większy, to jest ode mnie spokojniejszy, więc będzie to moderował. Ale i zobaczymy, bo wczoraj Darek właśnie powiedział coś na temat kary śmierci i słusznie powiedział, notabene, i ja chciałbym też, chcielibyśmy zrobić taką dyskusję na żywo, ale o tym, kiedy ona będzie, nie wiem, może będzie pod koniec, przepraszam, może będzie pod koniec miesiąca, ale na pewno to zrobimy i to zrobimy ze studia u nas. Unia już liczyła ilość wody w jednym spuszczeniu w kiblu, więc dobrze pan trafił. Zgadza się, ale zgadza się, proszę panią. Kto tam... nie, to przepraszam, 10 HT. No może proszę panią, może proszę pana, może państwo, wszystko jedno, ale to jest prawda. Ja generalnie w ogóle, znając zresztą i pamiętając czasy słusznie minione, odbieram Unię Europejską jako naprawdę KCPZPR, które wszystko... wszystko, łącznie długość różnych rzeczy. To jest, zresztą to też jest takie niemieckie, bo nie wiem, czy państwo wiecie, że jak w latach 80. w Berlinie Zachodnim stałem nadać taki list, taką paczuszkę i okazało się, stałem w cholernej kolejce w sobotę na Kudamie do takiej poczty w kolejce, a ona do mnie przyjęła linijkę, zmierzyła, wychodziło jej pół centymetra więcej i mówi do mnie pakietem, pakietem i do drugiej kolejki, żeby ten pakiet, kurde, muszę nadać, a nie list. Szlak mnie trafił na miejscu i tak działa Unia Europejska. To jest tak cholernie komunistyczna instytucja. Oni wszystko chcą po prostu, naprawdę każdą sferę życia człowieka chcą po prostu opisać, umieścić w prawa i tak dalej. Niestety czasami mam wrażenie, że nasz rząd robi to samo. Ponoć nowości, jakie pan Filip Kostrzewa, jakie wyszły na temat Fundacji Otwartej, to ledwie 1/4 lobbystów OPO terrorystycznej, a z Fundacją Kanwaj z Serbem Popowiczem na czele. Być może, nie wiem. Nie wiem, po prostu ja daleki jestem od oskarżenia kogokolwiek, ale przeczytałem tą całą analizę i też bym dodał trochę od siebie, no ale to już nie będę wchodził w pole właśnie pana Reja. Czy czytał pan miesięcznik jaki? A coś tam, już miesięcznik Polityka, tylko nie wiem, o co chodzi. Czy wpłaca pan organizacji Owsiaka? Co pan w ogóle o tejże organizacji sądzi? Kamila Lisa. Nie, nie wpłacam. Nie wpłacałem. To na to. Natomiast daleki jestem od hejtu, który w tym jest. Ja uważam, że wszystkie tego typu fundacje, poza chyba Caritasem, który jest związany z ideologią instytucji, która Caritas stworzyła, czyli z chrześcijaństwem i kościołem katolickim i działa non-stop cały rok po cichu, gdzie jedynym beneficjentem, jeśli jest ego, jeśli mówimy o ego, jest nie osoba fizyczna, a raczej metafizyczna w tym momencie, jaką jest niewątpliwie Kościół katolicki w tej sensie, to uważam, że tego typu akcje jednorazowo może jeszcze mają sens. Ja przypomnę ten słynnego Boba Geldofa, ten AIDS for Africa, prawda, który raz wyszedł, ale drugi raz już nie wyszedł. Już się wszyscy znudzili, tym bardziej, że tak to wyglądało. Natomiast to, co mnie odrzuca od pewnego momentu, od jakichś 10 lat, nawet więcej niż 10 lat, przedtem nawet pracowałem, nie zwracałem na to uwagi, tak powiem szczerze, to presja. Ogromna presja psychologiczna na dzieci, na ludzi. I jak widzę te dzieciaki z tym puszką, no spróbuj nie dać. Nie dasz dzieciakowi. Trochę mi to przypomina również firmy Barei. To jest taki przymus po prostu, bo z jednej strony ja słyszę w telewizji od pana Owsiaka, że nie, to jest dla wolontariusze dobrowolne, ale spróbuj nie dać. I wszyscy na ciebie naokoło patrzą, a ty świnio nie dałeś, a nie obchodzi cię jakiś ten. Poza tym uważam, że państwo nie powinno zastępować wydatków na służbę zdrowia fundacjami, których również nie potrafi rozliczyć. Nie rozliczy tej fundacji do końca. Ja nie oskarżam tutaj w tej chwili nic. Te rzeczy mogą być prawdziwe, mogą nie być prawdziwe, nie interesuje mnie to. Ale uważam, że jest to, że przez wiele lat stworzono tutaj protezę po prostu, którą są właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Poza tym, nie odpowiada mi zarówno muzyka, bo ja jestem, muzyka relansowana przez pana Owsiaka, bo ja jestem raczej z pokolenia innego i o wiele bardziej wolę
I dla mnie muzyką jest Led Zeppelin, Ten Years After, Yes, Pink Floyd, dalej nie Gracious, no dalej nie będę wymieniał nawet, o co tu chodzi, a Dream Theater z obecnych, czy w ogóle ciężki death metal z obecnych tych, czy czarny black metal, jak to tam się nazywa, z obecnych tych rzeczy, to raz. Generalnie muzyki polskiej, przykro mi, poza niektórymi rzeczami takimi już klasycznymi, jak Ewa Demarczyk, jak wspaniały Grechuta, jak Pod Budą, nie, to nie lubię, po prostu nie lubię. To uważam, że jak, no już nawet Wodeckiego wolę bardziej od polskiego rocka. No przykro mi, tak to wygląda, w związku z czym mogę, mam prawo mieć własne gusty. To jeszcze nie odpowiada mi zupełnie. To nie odpowiada mi jeszcze zupełnie, proszę Państwa, ideologia typu rób ta co chce, ta brawo ja. To wygląda zupełnie coś jakby w ten sposób, jakbyśmy po prostu w porządku. Cały rok bawimy się, rób ta co chce, ta nie obchodzą nas ludzie leżące na ulicy, ale raz każdy damy tę cholera, ten datek do tej puszki dla tych biednych dzieci stojących na mrozie. Taka dziewczynka z zapałkami. To jest taka proteza sumienia w tym momencie. I też chciałem na ten temat podyskutować z kimś z WOŚP-u, ale nikt się do mnie nie zgłosił, ponieważ i powiedziałem wprost, nie będziemy mówić, czy wy się dobrze rozliczacie, czy się źle rozliczacie, ja o tych wszystkich oskarżeniach nie, ale właśnie na temat tej ideologii, tego wszystkiego. Okazuje się, że nie. Nie, ja zostałem z góry skreślony, bo jak ja jestem przeciwny wrzucać dzieciakom do puszek za serduszko, to oznacza, że ja jestem zły, że ja nie pomagam ludziom po prostu. To jest bzdura. To jest, proszę Państwa, bzdura, ale taką presję niestety pan Owsiak stworzył, więc pan Owsiak jest w rezultacie zakładnikiem i ofiarą własnej legendy, własnego ego, ponieważ ja we wszystkich prawie fundacjach tego typu, czy fundacjach widzę karmienie się ego po prostu twórcy fundacji. No. Czy ma Lukerew pytanie, czy mafia pruszkowska była sterowana przez polskie służby w zgodzie z tym, co zeznał Massa? Proszę Państwa, ja się nie będę wypowiadał na temat zeznań świadka koronnego. W ogóle się nie, ponieważ uważam, że pojęcie polskie świadka koronnego jest idiotyczne, bzdurne i nie powinno istnieć. To raz. Po drugie, mafia pruszkowska sterowana przez polskie służby? Gdzie? W którym miejscu? Ja bym prosił jakieś konkretne dowody, ponieważ tak trochę znam, natomiast wiem, że neutralizowaliśmy Wołomin, który usiłował wejść w światy polityczne, no ale wie pan, polskie, wiecie państwo, autorze pytania, Luke Ruff, pan Massa mówi różne rzeczy, ma prawo, jest świadkiem koronnym, ma prawo. Niestety zbyt dużo ludzi mu zaczyna wierzyć, bo niedługo pan Massa pewnie powie, że jakiś Kowalski albo jakiś Wroński był sterowany przez mafię pruszkowską na tej zasadzie i wszyscy mu uwierzą, więc to jest, bo przecież on jest świadkiem koronnym. Tymczasem to pojęcie świadka koronnego w Polsce zostało wypaczone totalnie również. Poza tym pan Massa jest albo świadkiem koronnym, albo celebrytą, więc nie wiem, kim jest pan Massa. Zastanawiałem się, czy nie zrobić rozmowy z panem Massą, ale nie. Nie, po prostu ja pracowałem w kontrwywiadzie i zajmowałem się, powiem szczerze, rzeczami, ludźmi, przy których mafia pruszkowska i wołomińska to są po prostu dzieci, których kiedyś dzielnicowy by wziął za gębę i zrobił z nimi porządek. Ja, prawdziwa mafia i najbardziej niebezpieczni ludzie to są niepozorni ofermowaci urzędnicy siedzący za biurkiem w różnego rodzaju instytucjach wywiadowczych, którzy potrafią pewne rzeczy robić. Co to znaczy również sterowana przez służby? To co? Służby szły i mówiły co? Zrób to, zrób to, zrób tamto. Były czasami również takie pomysły na puszczanie jednych dla sobie czy przeciwdziałania rosyjskiej mafii za pomocą polskich mafii, ale to się szybko skończyło, bo nauczeni doświadczeniem Amerykanie, którzy usiłowali zrobić coś takiego w latach 60., bardzo długo nie mogli sobie potem poradzić. Ja chcę tylko powiedzieć, że mafia pruszkowska i mafia wołomińska została opanowana, została rzeczywiście opanowana. To, co zostało, weszło po prostu w politykę i to jest ten problem. Dobrze, co tu mam jeszcze?
Czy słyszał pan o Tomaszu Grygoć posługującym się pseudonim pan Nik? Jeśli tak, to sądzi pan jego wypowiedziach na temat polityki i geopolityki? Był u Brauna i Roli? Nie wiem. Nie słyszałem o panu Nik, chociaż coraz częściej mówię, muszę się przyjrzeć po prostu. Tak, mówi mi nazwisko Julii Bezmienow coś. Co mamy dalej? A co z Dariuszem Kwietniem, Piotr Wójcik? To nie Dariusz Kwiecień, tylko Brunon Kwiecień. Chyba chodzi o tego, który chciał wysadzić Sejm, prawda? To znaczy teoretycznie chciał wysadzić. Nie wiem, proszę Państwa. Uważam, że to była operacja robiona tylko wyłącznie dla sukcesu. Obawiam się niestety, że jakby tak ujawniono wszystkie materiały, okazało się, że pan Dariusz Kwiecień był naiwnym po prostu facetem otoczonym przez samych oficerów na przykryciu, a ewentualnie ich agentów. I w tej organizacji, którą niby miał stworzyć, on jedyny właściwie był autentyczny, a cała reszta to była po prostu podstawiona i to już nosi miano prowokacji w jakimś tam celu zrobione. Zastanawiam się, jakby to było. Jakby to wszystko ujawnić, jakby wyglądało. No ale wiecie, terroryzm jest nośny. Wysadzenie czegokolwiek jest nośne. To samo myśmy zabezpieczyli, myśmy to przeszkodzili temu. Zobaczymy. Nie wiem, pan Kwiecień siedzi, a nie powinien. Bo mam nadzieję, że chodziło o pana Kwietnia, prawda? O tego Brunona Kwietnia. Co my tu dalej? Co my tu dalej mamy? Wracając do Canvas, to ta fundacja już, pan Wilgo, trzeba na innym państwie smrodu narobiła. W Wenezueli Maduro też, zwłaszcza, że dwóch członków jego rodziny schwytano w USA za przemyt kokainy. To zgadza się, bo tego typu fundacje są również realizowane tylko po to, że również świetnie służą do prania pieniędzy, proszę państwa. To jest inna sprawa i do legalizacji środków. Co się stało z majątkiem Kaddafiego po zniszczeniu Libii? Chodzi o 100 do 200 miliardów dolarów. Z tego co pamiętam, no to zdaje się, jeżeli to było magnet, jeżeli to było trzymane w bankach zachodnich, to zdaje się, że podjęto decyzję, iż te majątki zostają zamrożone i przepadają w tym momencie, więc ktoś na tym zarobił. Ktoś pytał, a piracik, Darek Kwiecień to koleś, który opowiadał o kompleksie Rizie w Karkonoszach. No ja już kiedyś złośliwie napisałem w ogóle o tym złotym pociągu, a to jest ciekawe, bo to jest jedna rzecz niezbadanych, bo to jest jedna rzecz niezbadana, jedna z rzeczy, która naprawdę wymaga naprawdę zbadania i tutaj powinno się wyłożyć jakieś środki państwowe i dobrą, dać fachową pomoc również wszystkim tym, którzy tam grzebią, bo to może być arcyciekawa rzecz, która tam jest. Ten kompleks to jest w ogóle owiany taką tajemnicą, więc albo tą tajemnicą rozwiać, albo nie. No więc jeśli ktoś tam grzebie i tego, muszę zobaczyć po prostu. Mnie się z Brunonem Kwietniem skojarzyło, także przepraszam. Darwin, czy jest konflikt między AW i ABW? Obecnie nie wiem. Mówię wprost i szczerze, nie wiem. Wiem, że za czasów PO, kiedy ja jeszcze pracowałem, był ogromny konflikt personalny wręcz pomiędzy szefem AW a szefem ABW i to się przekładało na pracę i współpracę obu tych agencji. Oczywiście na piśmie było teoretycznie. Kwiecień właśnie wyśmiewał złoty pociąg. No, ja też go trochę wyśmiewałem, ale wyśmiewałem raczej reakcję na złoty pociąg i niektóre właśnie już stwierdzenia, że kto jest tego właścicielem w ogóle. Natomiast czy tam jest, czy nie, tego nie wiem. Ale na pewno niewątpliwie w Rize, bo to są i materiały wywiadowcze, również wywiadu brytyjskiego w czasie wojny czy amerykańskiego, że rzeczywiście tam był jakiś kompleks i to potężny kompleks różnych rzeczy, więc warto by zobaczyć, co tam jest. Czy pana zdaniem dobra kondycja polskiej gospodarki, Kamialisa, polskiej gospodarki wynika z dobrych zarządów, czy jest bardziej dobra obecnie koniunktura w Europie? No więc, jeśli bym odpowiedział na to tak, to natychmiast bym był oskarżony, że jestem pisiorem. Jeśli bym powiedział nie, to by natychmiast było, że jestem po drugiej stronie. A ja po prostu powiem, że i to, że jest to dobrze na razie zarządzane, na razie, chociaż już widzę pewne rzeczy, które może się to wszystko rypnąć w pewnym momencie. I jest dobra koniunktura. I to wszystko się razem składa, to są naczynia połączone. To tak. Natomiast ja się bardzo obawiam,
Ja się bardzo obawiam to, co się stanie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Ponieważ dzisiaj nawet coś przeczytałem takiego, co już nie będę tego omawiał więcej, bo jeśli to prawda, no to zdaje się, że wszystkie małe firmy jednoosobowe i nie tylko to rypną natychmiast i to wszystko zaczyna działać coraz bardziej na korzyść wielkich koncernów. Ja już mówiłem wcześniej. Bardzo bym sobie życzył i bardzo bym chciał, żeby zastosowano tu metodę Thatcher i wsparto polską przedsiębiorczość, ale tą drobną, bo na tym polega koniunktura. Wielkie koncerny i tak sobie poradzą i tak będzie. I tak będzie. Zapłacimy za to my wszyscy, którzy jednoosobowe przedsiębiorstwa i to zależy, ale o tym powiem wtedy, kiedy zobaczymy, co będzie. Pilnuję Polski. Kiedy rozbierze pan choinkę? Kiedy rozbiorę choinkę? W przyszłym tygodniu. Nie mam dzisiaj czasu. Czy zna pan kanał Podziemna TV? Bardzo proszę o analizę prowadzącego się i do niechęci posłucham w innym odcinku, gdyż jest pan tam wiele tematów ekonomicznych, które i pan porusza. Posłucham tą podziemną, bo nie wiem, co to jest. Co z tym... Zobaczymy, co tu jeszcze. Donald Trump chce rozmawiać z Kim Jong-unem. Czy dlatego, że zbliżają się zimowe igrzyska? Nie, nie dlatego. Dlatego, że po prostu, moim zdaniem, dlatego, że Donald Trump dobrze wie, że bez Chińczyków i Rosji nic nie rozwiąże, więc w razie czego rozmowa z Kim Jong-unem da mu pewne wyprzedzenie. Może się dogadają sami i wtedy da to w odpowiednich negocjacjach jakichś, tak powiedzmy, to pozycja Rosji i Chin będzie wtedy zupełnie inna, więc pewnie o to w tym wszystkim chodzi. A igrzyska są tylko pretekstem. Czy ogląda pan czasem w wolnym czasie w Realu 24? Czasem oglądam, ale co to ma za znaczenie? Czy popiera pan ruch 11 listopada? Jakby to powiedzieć, proszę państwa, tych ruchów się zrobiło coraz więcej. To jest wszystko rozdrabnianie ruchów narodowych, próby stworzenia jądra krystalizacji, ale to jądro krystalizacji musi być jedno, a nie 10, nie 20. Każdy ciągnie do siebie. Ja już mówiłem o ruchach narodowych, co ten temat myślę. I bardzo bym chciał, żeby ruch narodowy się odrodził, ale pełen, zjednoczony, oddolny i prawdziwy. Natomiast każda nowa inicjatywa na tym tle zawsze patrzę na początku, o co w tym wszystkim chodzi. Ktoś chce być kolejnym przywódcą czegokolwiek. No niestety przywódcy poszczególnych ugrupowań związanych w ruchu narodowym nie potrafią ze sobą rozmawiać. No to ja o to powiedziałem głośno. I tak mówię. Czy za pana czasów, podobnie jak w ZSRR, w polskich służbach używano gównozjad po prostu raczej? A co to ma za znaczenie? No to używano różnych zwrotów. Na ogół to raczej jest zwrot, który był w powszechnym języku. Dlaczego Kościół i biskupi namawiają do przyjęcia uchodźców? Nie wiem, nie będę się wypowiadał za Kościół i za papieża, ale mnie się wydaje, że oni raczej, i to sprecyzował jeden z biskupów dzisiaj chyba nawet, że oni raczej myślą o chrześcijanach mordowanych tam i tam po prostu niszczonych, więc prawdopodobnie o tym myślą. Panie Piotrze, nowa ustawa PiS, że likwiduje kapitalizowalność handlu przez monopol Orlenu i na rynku hipermarketów, tak? No bardzo ładnie, tylko że jeszcze nowe projekty, no projektowane ustawy, na przykład która ma wejść pod koniec 2018 roku, zdaje się, ma wejść ustawa na temat zakazu tych spłat i ten, że każdy będzie musiał mieć po prostu VAT-owski rachunek, tylko VAT-owski do dyspozycji urzędu w celu uszczelnienia VAT-u, spowoduje, że moja firma, że ja rozwiązuję firmę natychmiast swoją, bo ona jest za mała, za biedna, ja nie korzystam, ja płacę VAT, ja nie korzystam ze zwrotu VAT-u, ale jeśli musiałbym ten VAT odprowadzać
rzeczywiście od każdej transakcji na specjalne konto dostępne dla urzędników, wiedząc, że nikt mi nie zwróci i jeszcze dopłacać do tego wszystkiego, to mi się zupełnie nie opłaca. To się obronią wielkie firmy, natomiast małe firmy padną. Wszystkie małe firmy padną, chyba że rzeczywiście zamienię firmę na działalność gospodarczą i nie będę VAT-owcem po prostu. I po prostu nie będę VAT-owcem w ten sposób. Więc jeśli to wejdzie, to tak dalej. Iran, co o tym pan powie? No więc właśnie jestem ciekaw, milion tysięcy. Sam jestem ciekaw, co będzie w Iranie. Obawiam się jednak, aby Iran był bardziej, ta rewolucja Chomeiniego, to czego Amerykanie nie zauważyli, to nie jest moje zdanie, ale w 91 czy 2 roku miałem okazję przeczytać i zostałem zapoznany z bardzo ciekawą analizą CIA, ogromną, na temat właśnie błędów, jakie oni zrobili tam. I chodziło o Irak głównie w tym momencie. Oni byli przekonani, że Irańczycy będą eksportować rewolucję na zewnątrz. Tymczasem to była bardziej rewolucja do wewnątrz. Okazało się, że szyici są mniej krwawi niż sunnici i okazało się, że wiele rzeczy może się można było wtedy załatwić z Iranem zupełnie inaczej. No niestety, zdecydowano się na konfrontację. Obawiam się, że w Iranie może dojść do jakiejś rewolucji, do rozprężenia. Prawdopodobnie oni też będą musieli zmienić podejście do rzeczywistości. Ale jak zmienią, to obawiam się właśnie, że stanie się to kolejna republika islamska, islamistów, dżihadystów, nienawidzących Zachodu. Po prostu. Ale to trzeba poczekać. Zobaczymy, co będzie się działo, bo to, co będzie się działo, bo na razie nie wiemy. Jeżeli panu chodzi o to, czy oczywiście natychmiast mówienie o tym, że to obce służby sprowokowały i tak dalej, to, co mówią przywódcy irańscy, to świadczy o tym, że oni w ogóle stracili kontakt ze społeczeństwem, bo przypuszczam, że gdyby społeczeństwo nie chciało, to obce służby nie dały rady, by nic zrobić. Amerykanom było bardzo trudno po rewolucji Chomeiniego, bo jednak społeczeństwo chciało obalić szacha. Wbrew pozorom tak to było i poparło to wszystko. Natomiast to, co się dzieje teraz, ja przypuszczam, że to jest też jakiś jest proces społeczny, który tam... To są Persowie, oni są troszeczkę inni. Zobaczymy, jak to będzie. W programie Zadanie Specjalne Tomasz Kaczmarek mówił, że SKW wysłało Darwin, wysłało do Smoleńska jednego ze swoich funkcjonariuszy na jego prawdziwych danych personalnych. Co pan o tym sądzi? To po pierwsze nie wysłało, nie jednego, ale chyba dwóch, na prawdziwych danych personalnych. O ile wiem, ten człowiek został dokładnie wylegitymowany i nawet zatrzymany na 48 godzin generalnie przez Rosjan. Co ja o tym sądzę? Proszę pana, od wielu lat mówię, że potrzebujemy służb, a nie ruin, no ale kto mnie tam słucha? Po co WB zrobiła Brexit, skoro nie zamknęła granic uchodźcom i dalej będą im płacić zasiłki? A tego to nawet nie wiem, po co Wielka Brytania zrobiła ten Brexit w ten sposób i będą im płacić zasiłki. Ale niestety, proszę państwa, w Wielkiej Brytanii w Guardianie przedwczoraj ukazał się artykuł o bezdomnych Polakach, przedstawiających Polaków jako coś, jako wiecznie bezdomnych, jako bezdomnych, jako tych meneli z kartonowych pudeł i tak dalej, i tak dalej. Także, proszę państwa, robi się wesoło. Zdaje się, że oni się boją, ponieważ pieniądze arabskie i pieniądze Arabii Saudyjskiej to jest przecież całe City i Chelsea i te pieniądze wszystkich tych krajów, to znaleźli sobie uchodźców, dla których oni zrobili Brexit, czyli na przykład Polaków po prostu. Obawiam się, że tak będzie. Niestety nie czytałem nigdzie reakcji polskich władz na ten artykuł, a szkoda. Czy USA zaatakuje Iran i czy Polska pójdzie tam na wojnę? Januszko, nie, USA nie zaatakuje Iranu. Tym razem nie zaatakuje Iranu. To nie są czasy, kiedy mieli dość bezpieczne zaplecze. Zdaje się, że jak zaatakują Iran, to wtedy otworzą nową puszkę Pandory i nowy dżihad totalny. Nie sądzę również, żeby Izrael chciał, żeby USA zaatakowało Iran na dobrą sprawę i bo to też jest niebezpieczne dla Izraela. Ja sądzę, że będzie trochę awantur, trochę wzajemnego się straszenia, ale raczej nie sądzę.
Więc druga część pytania, czy Polska pójdzie tam na wojny, jest troszeczkę bez sensu. Jest już to nieaktualne, a ja przypominam, że wojna z Iranem, Amerykanów, Iraku z Iranem, to okazało się nagle, że mimo całej pomocy, jaką uzyskał Saddam Hussein, cichej i jawnej pomocy, to Iran jednak wygrał. Poza tym, no, Iran jest zbyt blisko Rosji. To jest też, bierz mi pod uwagę. Tak, co tu, tu mamy jeszcze? Boże, ilu tu obrzydliwych troli. Markus Aureliusz. Panie Aureliusz. Wcale nie obrzydliwych, troll to troll. Panie pułkowniku, aha, czyli możliwe, że Iran też wahabici z Arabii Saudyjskiej przejmą, tak? I to znaczy ten, proszę zobaczyć, co zrobiła arabska wiosna. To zaczęło się od wojny z Irakiem. I co zrobiła tak zwana arabska wiosna? No przecież zrobiła pas ortodoksyjnego, nienawidzącego chrześcijaństwa, Europy i zachodu islamu, prawda? Więc to samo może być. Czy wahabici? Nie sądzę, że wahabici, ale w Iranie też są ortodoksi, więc zawsze będą tacy właśnie, jak to się ładnie mówi, nie ortodoksyjny islam, jak oni to mówią, ten totalitarny czy jakiś tam islam. Co pan sądzi o wypowiedzi pana Schulza, który powiedział, że w niemieckich mediach, że jeśli Polska nie przyjmie islamistów, to Niemcy zmniejszą swoje wpłaty do budżetu unijnego. Trajli bajli, będzie wiosna. Pan Schulz może sobie mówić. Pan Schulz to nie powiedział na, powiedział to tylko i wyłącznie na rzecz kampanii wyborczej po prostu, moim skromnym zdaniem. Nic nie zmniejszą, nie mogą zmniejszyć, bo jeśli zmniejszą cokolwiek, to sami stracą główne miejsce w Unii Europejskiej, więc na tym polega dowcip. A, panie Piotrze, ze słowem gównojad chodziło mi o określenie dla organizacji wyrotowych. No nie, nigdy w życiu nie używano, panie Macieju, takich słów w stosunku do organizacji wyrotowych. Myśmy raczej mówili gównozjad o ludziach, powiedzmy, chytrych, no takich specyficznych, ale to dotyczyło nie przynależności politycznej ani poglądów politycznych, ale raczej charakteru. Natomiast nigdy nie mówiono o takich, nie wiem, gdzie pan to słyszał, jeżeli gdzieś pan to słyszał, to tak raczej nie mówiono. No, to nie wiem, przynajmniej nie w moim środowisku, nie wśród moich kolegów z pracy. Flajk, ojejku, no, ale państwo macie te pseudonimy nie do wybudzenia. Wie pan, czym zajmują się teraz Marcin Rola i Roman Sklepowicz? Nie, nie wiem, ale zdaje się, że mają własny kanał i nadal, i mają w tej chwili, uruchamiają własne serwery streamingowe. To jest bardzo trudne, proszę państwa, zrobić sobie streamingowy serwer, niestety, i to naprawdę jest bardzo ciężko, w związku z czym prawdopodobnie są tym zajęci, a tak to nie wiem, bo ja mam swoje, oni swoje. Udo Wojt, pułkowniku, czy Iran zawrze sojusz z Koreą Północną? Jeśli zawrze ten sojusz, to jest po Iranie, to wtedy rzeczywiście mogą nam wkroczyć, ale czy zawrze? Raczej wątpię. Raczej wątpię, zbyt ich jednak troszeczkę dzieli. Czy dojdzie do koalicji Merkel i Schulza? Jak będzie Merkel chciała się utrzymać przy władzy, to na pewno. No, tam się patrzy na to raczej pragmatycznie. Wszystko zależy od wyników. No. Co my tu mamy? Gawnojed to Suworow napisał, że tak nazywano agentów państw kapitalistycznych sprzedających swoje ojczyzny za dzięki Sowietom. A, to Radosław Herka, to Suworow to pisał. No to Suworow, no, ale Suworow pisał różne rzeczy, on nigdy nie był w Polsce, on raczej był z GRU, także to inne, oni mieli może swoje własne. U nas inaczej. Dlaczego Amerykanie mają taki słaby wpływ na Niemcy, Mieszko pierwszy? Dlatego, że był Obama. Bardzo proste. Z wieloma Amerykanami, jak rozmawiałem, to Obama był uznany jest za najgorszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jaki kiedykolwiek był, więc to jest proste. Poza tym Obama w ogóle nie rozumiał Europy. To jest ten problem, co z Anglikami na przykład, którzy na poziomie rządowym, na poziomie tych klasycznych Anglików, oni mogą wszystko powiedzieć o jakimś Zambezji, o jakimś kraju afrykańskim, natomiast tu w krajach Europy Wschodniej nie wiedzą nic i na tym polega dowcip. Nie znają nawet, nie znają tych wszystkich uwarunkowań.
I dla Obamy również bliższa była Afryka niż bliższy niż Europa. Czy widzi Pan zagrożenia w związku z monopolizacją produkowania elektroniki przez Chiny? Czy pewnego dnia przestaną produkować elektronikę dla Zachodu za jakieś marne pieniądze? No przede wszystkim to chińska elektronika wcale nie jest taka marna, jeśli już o to chodzi. Ona bywa marna, ale nie jest tak do końca. Potrafią zrobić rzeczy zupełnie inne dla innego producenta, bardzo dobre, ale ja bym chińskiej elektronice nie ufał całkowicie, bo jak się przekonali niektórzy polscy oficjele z pewnej delegacji, jak dostali pendrive'y, włożyli do komputerów, to pendrive'y natychmiast przetransmitowały zawartość komputerów na jakieś serwery chińskie, więc widzicie Państwo, tak to bywa. Panie Piotrze, czy pan Stonoga robi show ze sobą w roli głównej, Zdzisław Gutowski? Pewnie tak. Każdy ma trochę w tym momencie. Pan Stonoga się w tej chwili musi bronić, więc wiadomo. Rafcio Szymek, kilka lat powinno się szkolić oficera konwiada albo wartościowym oficerem? To znaczy nie tyle szkolić, ile musi mieć praktyki. Ja, proszę państwa, dopiero to zrozumiałem po dwóch, trzech, czterech latach pracy. Dopiero zrozumiałem, na czym to wszystko polega. Po mniej więcej 5-6 nabiera się już doświadczenia pewnego i nie da się tak łatwo oszukać. Przede wszystkim nie łapie się. Zresztą robiłem w swoim czasie operacja. Robiłem i będzie prawdopodobnie na ten temat napisane coś operacji specjalnej, którą zmierzającą do rozwalenia rezydentury rosyjskiej w Warszawie, co się udało. Więc też proszę Państwa, kierowałem się do młodych oficerów, którzy są po prostu niecierpliwi, ale ja to wszystko wyjaśnię w odpowiedniej książce. Panie Piotrze, Tornado 911, a ma Pan może plan, żeby w końcu ten cały system rozpieprzyć? Może powinniśmy zacząć coś tworzyć i to wszystko. Jaki jest plan, jak powinniśmy działać? Panie Tornado, jeśli ja to powiem tutaj, jaki miałbym plan, jeśli miałbym taki plan, to już by był rzeczywiście nie tylko samobójcą, ale jednocześnie chyba kretynem. No. Ten system sam się kończy. Ja słyszę, widzę po prostu, że następuje jakieś przewartościowanie w całej Europie, więc u nas też. Co dalej? Panie Piotrze, czy jest realny powrót, czy jak jest realny powrót do władzy i co wtedy czeka Polskę? Panie Markus Aurelius, nie jest realny. Nie jest realny powrót PO w takim kontekście, jakim pan to rozumie. PO z określonymi konotacjami, z określonymi ludźmi. Natomiast jest oczywiście realny powrót środowisk, które tworzyły PO i przy pewnej zmianie i kosmetyce. Ja widzę, że są poszukiwania, stąd na przykład Nowoczesna, jak się gdzieś przeczytałem artykuł dzisiaj, nie wiem czy to prawda, więc jeżeli ktoś z Państwa czytał, wie, to proszę potwierdzić, że Nowoczesna szuka na siłę koalicjantów spoza Sejmem, między innymi RAŚ. Chce mieć pewnie lepszą przetargową kartę w tym układzie. I na bazie tego typu rzeczy, bo jak wiem, mówiłem, że projekt pod tytułem Pan Ryszard Petru się nie wyszedł, teraz jest inny projekt, 2 lata było przygotowań, ale PO, czy chce, czy nie chce, to PO jest jednak skończone. Jako ta formacja, przynajmniej z tymi ludźmi. Czas to trochę upłynie jeszcze, ja nie sądzę, żeby zniknęło w ogóle. Tam też się dzieją równe rzeczy. Dzisiaj czytałem gdzieś taki ciekawy artykuł na temat pani Gronkiewicz-Waltz i to w Odecie, który ją niszczył totalnie. To oznacza, że PO chce rzucić na pożarcie panią Gronkiewicz-Waltz, licząc na to, że skonsumowanie pani Gronkiewicz-Waltz zamknie sprawę. To jest nieprawda, nie zamknie sprawy. Coś niewątpliwie na bazie tego wszystkiego z innymi trochę ludźmi z zewnątrz, trochę już mądrzejszymi, powstanie, niewątpliwie. Czy mogą wrócić? Proszę Państwa, każdy może w Polsce wrócić. Każdy może w Polsce wrócić do tego, ze względu na to, że rządzący prędzej czy później popełnią ogromne błędy. Na razie te błędy są jeszcze niewidoczne, ale są. Ja będę o tym mówił i mówię to głośno i cały czas wrócę do
małych firm i do tej ogromnej fiskalizacji, która nas czeka, do nietrafionych zupełnie rozporządzeń, czy jakichś dziwnych rzeczy o podatku do za wjazd do miasta, czy jakimś innej tam historii. O tym wszystkim, jeżeli PO, no teraz, jeśli PO, jeśli PiS nie ochroni drobnych przedsiębiorców i drobnej przestępczości, czyli po prostu nie skopiuje i nie zrobi Thatcher, reform Thatcher w Polsce, wówczas przegra. Wówczas przegra PiS, niestety. A jak przegra, to oni przyjdą. No. Panie pułkowniku, czy widział pan różnicę w podejściu, ostatnie już pytanie, RAW, w podejściu do służby profesjonalizm pomiędzy pierwszym departamentem UOP i AW? No chyba tylko pomiędzy tymi dwoma pierwszymi i AW, ale to niestety dlatego, że AW zostało bardzo szybko przejęte przez ludzi z kompleksami zaprawionymi za to w bojach biurowych. Kiedyś, proszę Państwa, powiem na ten temat coś, bo ten profesjonalizm, UOP został rozwiązany w momencie swoich największych sukcesów i tego nie mogę darować SLD, że rozwinęło instytucję, która rzeczywiście coś zrobiła. Rozpoczęła neutralizacja tej instytucji, mimo ewidentnych błędów, mimo różnych rzeczy, tak było. Okej. Okay. Proszę Państwa, dziękuję Państwu, bo to już ponad godzinę trwa. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejną KHT, Question and Answer, jutro normalna KHT, także zobaczymy. Zobaczymy, co dalej, może wszystko będzie i tak dobrze. Dziękuję, że Państwo oglądaliście, cieszę się, przepraszam, że nie odpowiedziałam na wszystkie pytania, ale nie da mi się samemu i odpowiadać, czytać, odpowiadać, myśleć i gadać jednocześnie, zawsze to tak rwanie wychodzi. Także dobranoc Państwu, do zobaczenia. Do jutra.